Słyszę dźwięk budzika, weekend skończył się. I codzienna proza życia pewnie czeka mnie. Lecz tym wszystkim jest nadzieja, która zawsze sprawia, że pomimo obowiązków danej twarzy uśmiech się pojawia. Szkoła, nasza kochana szkoła, już z daleka nas woła. Gdy życzliwych ludzi spotykamy tu, to w niej łatwo się odnajdziecie, przyjaźń, miłość znajdziecie. Więc nie czekaj do nas, przyłącz się już. Jeśli z nauką masz problemy i nie dajesz rady już, musisz tylko spytać, każdy ci pomoże tu. Zawsze można liczyć na pomocne dłonie. Wystarczy je schwycić, w takim gronie każdy naukę chłonie. Szkoła, nasza kochana szkoła, już z daleka nas woła. Gdy życzliwych ludzi spotykamy tu, to w niej łatwo się odnajdziecie, przyjaźń, miłość znajdziecie. Więc nie czekaj do nas, przyłącz się już. Szkoła, nasza kochana szkoła, już z daleka nas woła. Gdy życzliwych ludzi spotykamy tu, to w niej łatwo się odnajdziecie, przyjaźń, miłość znajdziecie. Więc nie czekaj do nas, przyłącz się już. Jeśli z nauką masz problemy i nie dajesz rady już, musisz tylko spytać, każdy ci pomoże tu. Zawsze można liczyć na pomocne dłonie. Wystarczy je schwycić, w takim gronie każdy naukę chłonie. Szkoła, nasza kochana szkoła, już z daleka nas woła. Gdy życzliwych ludzi spotykamy tu, to w niej łatwo się odnajdziecie, przyjaźń, miłość znajdziecie. Więc nie czekaj do nas, przyłącz się już. Szkoła, nasza kochana szkoła, już z daleka nas.
życzliwych ludzi spotykamy tu. To w niej łatwo się odnajdziecie, przyjaźń, miłość znajdziecie. Więc nie czekaj do nas, przyłącz się już. Szkoła, nasza kochana szkoła, już z daleka nas woła. Gdy życzliwych ludzi spotykamy tu, to w niej łatwo się odnajdziecie, przyjaźń, miłość znajdziecie. Więc nie czekaj do nas, przyłącz się już. Święta Bożego Narodzenia są wielkim darem dla nas. Bóg stał się człowiekiem, zapłakał ludzkimi łzami, otworzył przed nami swoje ludzkie serce. Nie tylko choinki i prezenty, ale sam Jezus jest podarunkiem dla nas. I ten podarunek ma być rozdawany. Jezus wciąż przychodzi do nas poprzez ludzi biednych, głodnych, oczekujących naszej dobroci, życzliwości, spragnionych naszej poprawy, czystości życia. Przychodzi też pod postacią ludzi, którzy nam samym wiele dają. Czy myślimy o tym, ile otrzymaliśmy od naszych rodziców, nauczycieli, przyjaciół, od każdego, kto się nad nami pochylił? A czy przeze mnie Jezus przychodzi na świat? Patrzy na pastuszka i myśli sobie. Ale dziwak! Co chciałem ukraść, mam tu w prezencie. Widzę, że żyjesz wielką miłością. Dokąd podążasz z taką radością? Ja do Betlejem spieszę co sił, bo tam narodził się Boży Syn. Chodź ze mną, jeśli chcesz. Tam dla wszystkich miejsce jest. Węcy świata. Oh, no, człowiek nie ma tronu i berła.